My na chwilę obecną czekamy na poszkodowanych w punkcie medycznym, czekamy aż ratownicy górniczy przyniosą nam poszkodowanych do punktu medycznego tutaj na kopalni. Ja jesteś w pełnej gotowości. W pełnej gotowości, jak Państwo widzą, za bramą stoją 4 karetki w każdej chwili gotowe do transportu rannych do najbliższych szpitali, do Sorów. A ile kursów śmigłowcem było wykonanych do tej pory? Jeden kurs śmigłowcem, 2 śmigłowce były na miejscu. Niestety rano pogoda nie pozwoliła na start śmigłowcem. Zespół ratownictwa medycznego Kołowo przetransportował pacjenta do centrum urazowego do Sosnowca. Panie doktorze, według Pana wiedzy, ile osób trafiło do szpitala oparzenia bedów w Siemianowicach? Zgodnie z tym, co mnie poinformowano, to około 8 osób. Ale w sumie 20 osób zostało przewiezionych do szpitala, dokładnie. Oprócz szpitala w Sosnowcu i centrum parzeniowego, jakie to szpitale? Wszystkie szpitale tutaj okoliczne, czyli Rybnik, Jastrzębie, Żory, Wodzisław. Rozumiem, że te obrażenia to tylko poparzenia? Najczęściej poparzenia, no wiadomo, że po takich wybuchach są również uszkodzenia ciała, złamania, ale to dopiero na miejscu lekarze oceniają. My zabezpieczamy pacjenta i przewozimy bezpośrednio do najbliższego szpitala, czyli do oddziału ratunkowego albo izby przyjęć. Jest jakiś przypadek zagrożenia życia wśród tych, którzy trafili do szpitali, czy nie macie? Były takie przypadki. Nie wiemy, jak sytuacja wygląda w szpitalu na miejscu. Jesteśmy tutaj pod kopalnią, tu w kopalni czekamy na kolejnych poszkodowanych. Tamtą kwestią zajmują się już szpitale. Tak, w sumie ile jest zespołów, ile ratowników? Na chwilę obecną tu na miejscu mamy 4 zespoły. W sumie dzisiaj już w akcji brało 13 zespołów udział, w tym 2 pogotowia lotniczego, ratunkowego, które tutaj były na miejscu rano. Maszyny, kiedy pogoda się poprawiła, wystartowały i poleciały na lotniska. Swoje w tej chwili mamy do dyspozycji w Katowicach śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który w każdej chwili może być poderwany i tutaj przylecieć. Te 20 osób, które nie trafiły do szpitali, zostały już opatrzone? Opatrzone, rany nie były. Byli to pacjenci z kodu zielonego, w związku z czym trafili już pewnie do swoich domów.